właściwie wszystko od tego, że pani Małgorzata Niewiarowska, niestety nie ma jej dzisiaj, nie mogła być obecna, która przekazała nam to sporą sumę pieniędzy dla biblioteki na zakup ciekawych dzieł. Nie wiedzieliśmy, jakie prace kupić. Zwróciłam się wobec tego do znakomitego specjalisty, profesora Dariusza Markowskiego, konserwatora z UMK w Toruniu, ale bydgoszczanina z krwi i kości absolutnie. I on powiedział, a wiesz, jest rodzina Wojciecha Weissa w Krakowie i oni mają znakomite, bogate zbiory w artycie. No więc ja od razu, owszem, zapytałam, czy to w ogóle jest możliwe, żebyśmy coś takiego zakupili. No i tym sposobem trafiło do nas 9 rysunków Wojciecha Weissa z panią Renatą Weiss, która jest wnuczką. Można powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy. Bardzo przypadłyśmy sobie do gustu, czego się niezmiernie cieszę, jestem zaszczycona. I pomyślałam o tym, że jak biblioteka, no to będą prace związane z lekturą. Wobec tego 9 prac, które tutaj państwo zobaczycie i które ukazują osoby czytające, to są te prace, które posiada biblioteka. Są to członkowie rodziny, czyli ojciec Henryka Haniszewska, która była siostrą ojca Stanisława Weissa, to jest matka, to będzie Aneri, czyli żona, to będzie gdzieś tam Kazio Florek się pojawiał, także to jest najbliższy krąg rodziny na tych rysunkach. Pozostałe prace są wypożyczone od pani Renaty Weiss. Jeszcze o pewnych aspektach na pewno będę gdzieś w dalszym ciągu wspominała. No i zaowocowało to wizytą pani Renaty Weiss z mężem w ubiegłym roku w Bydgoszczy. No i tu następne szczęście. Bydgoszcz oczarowała rzeką, Wyspą Muńską, przepięknymi miejscami, klimatem. No zachwycili się. Także już było wiadomo podczas rozmowy, a bo tutaj jest taki fortepian, mamy, bo ja wspomniałam chyba, że no staramy się jakiś fortepian pozyskać, albo my mamy fortepian po dziadku. No i to jest ten fortepian, proszę Państwa, który Państwo widzicie, jeszcze z Rumunii. To jest pierwszy fortepian, na którym Wojciech Weiss uczył się grać. No jak fortepian, no to może jakieś inne meble jeszcze? A ponieważ zdarzyło się tak, że mieliśmy jakieś fundusze takie na zakup właśnie dzieł do biblioteki, stwierdziłam, że stary druk kolejny zamknięty w bibliotece, no jest piękny oczywiście, ale może coś innego. Tym razem. No i tym razem trafiły meble będące przedmioty na wyposażeniu domu Wojciecha Weissa, tego domu przy Krupniczej 31, jak również domu letniego w Kalwarii Zebrzydowskiej. To są wszystko prace, które możecie poza jednym kredensem. Wszystkie prace są uwiecznione gdzieś na rysunkach, obrazach artysty, grafikach. Stąd jest to, bezsprzecznie są to te na pewno meble. W gablotach też macie Państwo takie drobiazgi, drobne przedmioty z domu Wojciecha Weissa. Trzeba przyznać, że i przedmioty są dosyć przypadkowe, ale to wynika właśnie z tego, z takiej skromności, nie przywiązywania zbyt wielkiej wagi chyba do rzeczy. No i tak to się właściwie zaczęło. Meble zostały poddane przez nas konserwacji, także możecie Państwo już je w tej chwili oglądać w takim troszeczkę lepszym stanie, bo trafiły, no tak jak one, pewnie szafa biblioteczna jeszcze przyjechała z Rumunii, z Leordy, czyli to jest koniec XIX wieku, stąd są naprawdę wiekowe i były cały czas użytkowane. Także do momentu kiedy naszego zainteresowania i przewozu tutaj one praktycznie rzecz biorąc cały czas znajdowały się w tych domach Wojciecha Weissa. To może z mojej strony tyle, a teraz świat Wojciecha Weissa wprowadzi Państwa dr Agnieszka Wysocka. Właściwie jak się zastanawiałyśmy, w jaki sposób opowiedzieć o Weissie, no to miałyśmy tutaj spory z panią doktor kłopot, ponieważ o Weissie można mówić w tak rozmaity sposób, pokazywać go w takich kontekstach, że na pewno nie wyszlibyście Państwo do jutra. No i zdecydowałyśmy, że to pierwsze spotkanie z Weissem, które będzie takim pendant do dzisiejszych tutaj właściwie zachwytów nad tym wnętrzem, to dobrze byłoby ukazać Weissa na tle epoki, w której żył. Ale jak zaczęłam przygotowywać się do spotkania z Państwem, to tak naprawdę tą prezentację powinnam zatytułować nie tyle Wojciech Weiss i jego epoka, ale tak naprawdę Wojciech Weiss i jego epoki. Bo on żył w takich czasach, gdzie pojawiają się różnego rodzaju przełomy i to takie, których byśmy chyba nawet sobie dzisiaj nie życzyli. Żył w czasach niespokojnych,
żył w takich momentach, kiedy właściwie wydawałoby się, że ta równowaga wraca, że znajduje taką swoją Arkadię. On próbował to robić, zaraz o tym Państwu opowiem, ale że to było podszyte taką kruchością. I to też w jego obrazach widać, że łapanie tych chwil, które są szczęściem, ale za chwilę to szczęście może się skończyć, jest bardzo takie ujmujące w jego twórczości i to chyba też bardzo chwyta za serce, kiedy tą urodę świata, urodę kobiet, bo robił to w sposób fantastyczny. No, ja bym chciała, żeby mnie sportretował, bo na pewno zrobiłby to tak, że jeszcze moje prawnuki by się moją urodą zachwycały, ale to dzięki tylko Wojciechowi Weissowi byłoby to możliwe. Zachwycał się swoim ogrodem, zachwycał się urodą też fragmentów miast, zachwycał się też przemijaniem. I to w tej pierwszej fazie jego twórczości na pewno jest zauważalne. To jest ta epoka, z którą on wchodzi już w takie swoje początki twórczości. No bo zobaczmy, Polski nie ma na mapie. On się rodzi tak naprawdę jako poddany cesarza z wywiniętym wąsem, jak go pamiętamy z portretów, czyli cesarza Franciszka Józefa. To jest cesarstwo austro-węgierskie i też wydaje się, że tak będzie zawsze, że monarchia habsburska nigdy nie zginie, a no, okazuje się, że ta pierwsza wojna światowa za chwilę zapuka do Europy. On rodzi się w rodzinie dość zamożnej. Jego tata jest kolejarzem, rodzi się w Rumunii, ale to jest los znowu naszych rodaków, którzy właśnie pod zaborami, rzucani w różne strony, rodzą się też w różnych miejscach Europy. I jego ojciec, no przez to, że był urzędnikiem tak naprawdę i nie miał na to wpływu, gdzie akurat będzie musiał zawiadywać stacją, no tak się stało, że było to w Rumunii, właśnie w cesarstwie austro-węgierskim. Tam przychodzi na świat. I ta zasobność rodziców pozwala mu na to, że on może się kształcić, że odkrywszy talent jego i muzyczny, i właśnie artystyczny, może on ten swój talent rozwijać. Nie wszystkim było to dane. No i tak wygląda Kraków, do którego on przyjeżdża, gdzie uczy się właściwie jako taki chłopiec obdarzony tak ogromnym talentem, że Jan Matejko, dostrzegając ten talent, uważa, że właściwie on nie musi zdawać egzaminów do Szkoły Sztuk Pięknych, bo Matejko właściwie namaszcza go swoim gestem, on mógł robić wszystko. To był król malarstwa wówczas, król polskiej sztuki, więc jeżeli Matejko powiedział, że Weiss talent ma i będzie wybitnym artystą, no to tak będzie. No i przyjeżdża do Krakowa. Nie mogłam tutaj nie sięgnąć po tego artystę, który bardzo duży wpływ na tą wczesną twórczość Weissa będzie miał. Mam tu na myśli Edwarda Muncha, którego z ogromnym entuzjazmem do Krakowa przywiezie w tece graficznej Stanisław Przybyszewski. Stanisław Przybyszewski będzie miał właśnie na ten wczesny okres twórczości Weissa bardzo duży wpływ, ale pamiętajmy też, że to są czasy, kiedy no, jeden z, też się nie mogłam oprzeć, z bydgoskich urodzonych w Bydgoszczy artystów, czyli Walter Leistikow, też pod wpływem tych niepokojów końca wieku, pism Muncha, znał się z Munchem, będzie tworzył w Berlinie. I właśnie z Berlina, do tego troszkę sennego Krakowa przyjeżdżają państwo Przybyszewscy, no i Stanisław Przybyszewski, którego właśnie z Weissem od razu jakiś impuls łączy ich miłość do muzyki. Przybyszewski grywa na fortepianie, zresztą wieczory u Przybyszewskich, właśnie które kończą się tą grą na fortepianie, a zaczynają nie powiem czym, bo jest za wczesna godzina, więc tutaj Państwo sobie to dopowiadają, no ale oczywiście dyskutują, wypracowuje się to, co dzisiaj znamy jako jeden z najpiękniejszych epizodów polskiej sztuki, czyli w Krakowie zaczyna się Młoda Polska. Wyspiański
tutaj jego ta cała właściwie formacja artystyczna Wyczółkowski, ci, którzy za chwilę będą profesorami Akademii Sztuk Pięknych, Stanisławski, ale to też paradoks, wszyscy uczniowie Matejki, ale otworzą naszą sztukę na powietrze, na słońce, na nowe tematy, na te niepokoje duszy i w tym no, Weiss będzie bezkonkurencyjny. I pod wpływem właśnie i tych pism, i tych dyskusji, i tego grania wspólnego z Przybyszewskim na fortepianie narodzi się między innymi, bo tych obrazów jest dużo, dużo więcej, obraz, o którym Wiesław Juszczak, najwybitniejszy badacz wczesnej twórczości Weissa, powiedział, że nie ma tak bolesnego i tak ekspresyjnego obrazu w polskiej sztuce, jak właśnie Maki Weissa. W tym obrazie są właśnie te wszystkie niepokoje, w tym obrazie jest ten moment takiego bolesnego przejścia między dzieciństwem a dorosłością, jest dojrzewanie, które boli. I tutaj też zastanawiano się, czy ci chłopcy młodzi ziewają i się przeciągają, czy tak naprawdę krzyczą z bólu, bo z tego bólu urodzi się coś nowego. Tak jak z poczwarki powstaje motyl. Co będzie dalej, tego nie wiemy, ale ten obraz nas z jednej strony urzeka, a z jednej strony boleśnie nas dotyka. Weiss uznał, że już właściwie to, czego nauczył się w Krakowie, to jest na tym etapie wystarczające, wyjeżdża do Paryża. Paryż, no, to jest metropolia świata, wówczas tam się odbywają wystawy światowe, tam można zobaczyć to, co właściwie dzieje się na całym świecie, właśnie dzięki temu, że pokazywane jest to podczas takich jednych wystaw organizowanych bardzo często w Paryżu, bo to czasem był Londyn, czasem był Wiedeń, ale tak naprawdę ten prymat, jeżeli chodzi o czas końca XIX, początku XX wieku, to będzie Paryż. Paryż ze swoimi kawiarniami, Paryż z, już wówczas przecież można było zobaczyć filmy, bo to też jest ten czas, kiedy bracia Lumière pokazują swoje osiągnięcia. Można robić zdjęcia, można się w tym Paryżu zatracić. No i Weiss to robi, ale Weiss też pamięta o tym, że no, Matejko dał mu ten warsztat, który każe mu chodzić do Louvru, nie tylko chodzić do kawiarni i podglądać to życie, ale też rzetelnie studiować to, co pozostawili wielcy mistrzowie, no a Louvre był do tego najlepszym miejscem. Ale właśnie w tych kawiarniach powstaną te jego też bardzo ciekawe prace. I tutaj zestawiłam Państwu dwa obrazy. Mamy obraz Degas Absynt i właściwie tutaj nie mamy wątpliwości, że mamy tak naprawdę zdjęcie zrobione, tak? Ten kadr jest nawet taki niedbały, leciutko obcięty. To właściwie gdybyśmy chcieli zrobić taką odpowiednią kompozycję, musielibyśmy przesunąć to oko aparatu troszeczkę w prawą stronę i tylko artysta pokazuje nam scenkę. A zobaczmy, co robi Weiss. Weiss w tą swoją scenę kawiarnianą też dodaje nam pewną głębię. Mówi nam o tym, o czym mówiłam Państwu na początku, że XIX wiek, początek XX wieku to może i piękne czasy, ale też czasy nie dla wszystkich takie, które pozwalały żyć godnie, nie dla wszystkich szczęśliwe. I tutaj ten podtekst jest bardzo, bardzo czytelny. Natomiast wędrówki po muzeach, no to inspiracje na przykład Gustawem Courbetem. I tu też mam nadzieję, że Państwo te inspiracje bardzo dobrze widzicie. Też możemy ciągnąć właściwie te inspiracje dalej, no bo to są te układy tycjanowskie, to jest malarstwo weneckie. Tu wszystko jest przepatrzone, przepracowane. Układ, zobaczcie, ciała kobiety, ale jednocześnie też ta martwa natura jest przepięknie namalowana. Tu każdy element jest ważny. Tu nie jest tak, że coś widzimy kosztem innego elementu. Wszystko w obrazie musi zagrać, wszystko ma nam się złożyć w jedną bardzo efektowną całość.
Mówi się też o tym, że Weiss był polskim Renoirem i tutaj na potwierdzenie tych słów pokazuję Państwu te dwa obrazy, Renoir i Weiss, którzy pokazują, on w ogóle też pokazuje chyba przez to, to też o czym wspomniała pani dr Aldona Chlewicka, ta muzykalność Weissa, że wszyscy są w jego obrazach zasłuchani, tak jakby słuchali muzyki. Nie tylko słuchają swojego wnętrza, ale tak jakby słuchali muzyki. Zresztą nie jest to jakieś tutaj bardzo oryginalne spostrzeżenie. Ze zbiorów Bydgoskiego Muzeum. Też sobie nie mogłam darować, żeby Państwu tej pracy nie pokazać. Skrzypaczka, która myślę, że pięknie konweniuje z tym maleńkimi skrzypcami, które tam na wystawie Państwo znajdziecie, te perłowe kolory. Tu akurat też zbliżamy się do Whistlera, zbliżamy się w tych portretach do Olgi Boznańskiej. Ona też bardzo lubiła takie świetliste kolory. One dają właśnie takie ciepło, taką kameralność w obrazach. I dodatek tego instrumentu jeszcze też nam tak uintymnia te jego prace. No i też takie elementy, które znowu są zasłuchaniem, są też szczęściem artysty, bo tym szczęściem ogromnym dla artysty była jego żona, też wspomniana już Aneri, czyli Irena, ale też pamiętajmy, ogromnie utalentowana malarka. Ona jeszcze nie może studiować na Akademii Sztuk Pięknych u Fałata. To dopiero jej mąż przeprowadzi tą reformę, gdzie kobiety będą mogły pełnoprawnie uczestniczyć w edukacji artystycznej. Ona może, bo już wtedy była taka możliwość, uczęszczać na zajęcia do pracowni. I między innymi właśnie Irena uczęszcza do pracowni Wojciecha Weissa. Oczywiście to są prywatne lekcje, prywatne spotkania. No i zwiążą się na całe życie i będą razem bardzo szczęśliwi, bo myślę, że oni też się uzupełniali w tym, że się rozumieli. Myślę, że właśnie będąc takimi artystycznymi duszami pięknie się uzupełniali i też trzeba powiedzieć, bo to różnie też w małżeństwach artystycznych, jak się śledzi życiorysy, wygląda, ale oni wpływali na siebie, ale też nie przytłumiali tych swoich talentów i właściwie Irena Weiss do końca była czynną artystką zawodowo, spełniała się w tym, co robiła i mąż absolutnie nie przytłaczał jej swoim talentem. Oczywiście bardziej jest znany on, ale nie zapominajmy o tym, że oprócz tego, że była dla niego muzą i bardzo wdzięczną modelką, też była autonomicznym i naprawdę bardzo utalentowanym artystą. No to też jest temat rozległy, ale tylko Państwu o nim tak delikatnie przypominam wpływy sztuki japońskiej. Tutaj ogromna rola Feliksa Jasińskiego Mangi, który miał w Krakowie kolekcję grafik japońskich, kolekcję rzemiosła artystycznego i chętnie dzielił się tą kolekcją z artystami, pozwalał z niej korzystać, pożyczał, jak Państwo widzicie, na przykład kimona, żeby mogli artyści malować modelki ubrane w takie egzotyczne stroje, ale też zachęcał ich, żeby własne kolekcje tworzyli. I Weiss, wiemy, zbierał też grafiki japońskie, zresztą Wyczółkowski również miał w swoich zbiorach grafiki japońskie, a te grafiki bardzo w pracach malarskich pomagały, czy graficznych. No i ten okres, który badacze twórczości Weissa nazywają okresem białym, czyli czas spokoju, zakup domu w Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem, no i stworzenie takiej Arkadii, która stała się takim, można powiedzieć, mikrokosmosem. Ale dla niego to miejsce pod Krakowem było tak naprawdę taką odskocznią, no bo on sobie nie wyobrażał życia bez twórczości, bez Krakowa. No i kiedy nastaje już Polska i kiedy odzyskujemy upragnioną niepodległość, no Kraków miał o tyle szczęście, że odzyskuje tą niepodległość wcześniej niż Bydgoszcz, no to zakasuje rękawy, opuszcza swoją Arkadię, przyjeżdża i
tworzy Akademię Sztuk Pięknych, zostaje powołany na rektora Akademii Sztuk Pięknych. No i właśnie to, co powiedziałam, wszystkie panie, które chciały być artystkami, mogą być mu wdzięczne, ponieważ od 1920 roku już mogły pełnoprawnie studiować. Wcześniej mogły dzięki Weissowi również już w Akademii być, mogły też malować, ale nie jako pełnoprawne studentki. W 1920 roku to się zmienia. No i tutaj już, jak Państwo widzicie, i panie, i panowie mogą w jednej pracowni cieszyć się tym, że mogą zostawać artystami. Ale też pamiętajmy, że okres dwudziestolecia międzywojennego to już są bardzo duże zmiany w sztuce. I Weiss trochę ma za złe temu zmieniającemu się światu, że ten świat nie przyjmuje jego sztuki, że chce czegoś nowego, ale też nie dziwmy się, to tak jest, drodzy Państwo, że nasi studenci, a już na Akademii Sztuk Pięknych jest to bardzo wyraźne, buntują się i bunt młodości to jest coś naturalnego i to wykuwanie nowych kierunków, szukanie nowych dróg, pisane jest w młodość, a w młodość artysty to na pewno, bo ta sztuka zupełnie by się nie rozwijała. Przecież Weiss też się buntował tym obrazem Maki. No i teraz zobaczcie, wśród jego studentek Maria Jarema, wśród jego studentów Tadeusz Kantor, no to, drodzy Państwo, no oni nie chcieli godzinami i żmudnie, chociaż to oczywiście robili, bo to było wpisane w akademię, studiować aktów, studiować manekinów, martwych natur. Oni szukali czegoś nowego. I Weiss nie mógł się do końca z tym pogodzić, chociaż my wiemy, że ten okres w ogóle jest bardzo dobrze oceniany, dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o akademię, to z jego punktu widzenia to jednak była porażka i tą porażkę pokazał w obrazie, który no, bardzo ściska za serce. To jest obraz Kryzys. I ten kryzys nawet nie jest w nim, bo on ciągle maluje, zamawiane są u niego portrety, zamawiane są martwe natury, on nigdy też nie zazna takiego momentu, że tego jego obrazy nie są kupowane, ale jednak ten krąg odbiorców się zmienia, że młodzi idą w inną stronę i ten obraz właśnie pokazuje to odejście starych mistrzów, to, że on tu uznaje tym obrazem, że to żmudne malowanie, że akademia, no to jest coś, co właściwie odchodzi do lamusa. No ale na szczęście miał to swoje miejsce na ziemi, na szczęście miał żonę i to pozwalało mu te swoje troski, te swoje smutki, no był artystą, więc wszystkiego doświadczał bardziej, więc potrzebne mu było takie miejsce i fantastycznie, że je miał. Ale to było to miejsce, które było mu bardzo, bardzo potrzebne i myślę, że ta formacja jego taka duchowa tutaj znajdowała ukojenie. No i przychodzi ten czas, następny przełom, bo mieliśmy XIX wiek, przełom wieków, mieliśmy I wojnę światową, no i ten dramat, który po krótkim epizodzie dwudziestolecia międzywojennego przychodzi II wojna światowa. No i oczywiście po tej II wojnie światowej już starszy pan, ale pełen jeszcze zapału i ochoty, chce się włączyć znów w budowanie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tylko ta Akademia go odtrąca. No i powiem Państwu, że oczywiście wiemy, że w 1950 roku jeszcze spróbował właściwie taki krzyk rozpaczy dla mnie, nie pokażę Państwu tego obrazu, bo uważam, że w ogóle do tej jego twórczości, do tego wywodu nie pasuje, ale chociaż to jest też taki odnośnik do tego obrazu jednak Ecce Homo, że on jednak te problemy robotników widział, czyli słynny manifest z 1950 roku, który pozwolił mu tak naprawdę wrócić do Akademii. Ale tylko na krótko, bo wiemy, że zaraz umarł. Ale na koniec naszego spotkania chciałam Państwu pokazać obraz, który też niezmiennie, jak na niego patrzę, zawsze bardzo mnie chwyta za serce. To jest Pożegnanie z Akademią. Kto był albo widział fotografię z wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dzisiaj imienia Jana Matejki, to wie, że tak właśnie wygląda klatka schodowa w krakowskiej akademii. I tutaj, w tej pustce tych schodów, żegna artystę, bo ta wyciągnięta ręka, którą tutaj Państwo widzicie z tym białym mankiecikiem, to
To jest ręka Wojciecha Weissa, żegna go muza, jedyna, która o nim pamięta. I ta muza to są te wszystkie przepiękne kobiety, które malował właśnie na swoich aktach. Zobaczcie tą jej chustę, na której ona się tutaj przewiesza. To jest chusta, zresztą tutaj przepięknie przewieszona też przez panie, przez tę szafę, bardzo podobna. Czyli ta młodopolska chusta charakterystyczna, czy to dla Wyczółkowskiego, czy dla Wyspiańskiego, czy właśnie dla Weissa. Pięknie upięte włosy muzy, tak jak upinały sobie włosy panie w latach 20. i 30., kiedy on je malował. I tylko ona, właśnie ta muza, żegna artystę. Oczywiście ten gest jest piękny, ale pamiętajmy, że schody w tym wypadku, wiemy, też prowadzą w dół. I to jest właśnie ten schyłek życia, który tak pięknie potrafił Weiss namalować. Żegna się z życiem, ale robi to w ciszy i jedynym świadkiem tego, że odchodzi, jest muza. My o nim pamiętajmy, bo myślę, że no, na to zasługuje. Nie mamy dzisiaj wątpliwości, że jest to jeden z najwybitniejszych twórców, który stworzył i Młodą Polskę, i Akademię Sztuk Pięknych w dwudziestoleciu międzywojennym, pozostawiając nam przepiękne obrazy, którymi się możemy dzisiaj wzruszać. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja pozwolę sobie wspomnieć i tutaj podziękować bardzo pani Elżbiecie Rusielewicz, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet i pozostałym paniom ze stowarzyszenia, bo to dzięki nim może się odbyć to spotkanie. Panie zgodziły się przystąpić do konkursu. Znaczy tutaj była inspiracja ze strony pani Rusielewicz, natomiast całą resztę to już tutaj rzeczywiście starałyśmy się wykonać z koleżankami i współpracowniczkami. No i udało się pozyskać środki finansowe na ten projekt z Wojciechem Weissem, także bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy, że była taka możliwość. Także aktywne kobiety, tu jak widać, to jest efekt prac kobiet. Na początku pokazać Państwu samego Wojciecha Weissa, bo będę mówić o nim, o jego rodzinie, o domach, o miejscach, które były dla niego ważne. Z tym, że to są takie miejsca polskie. Już pominęłam Paryż, bo to jest miejsce nierodzinne, a skupiłam się właśnie na tych jego najbliższych kontaktach. Sam lubił się portretować, wobec tego mamy sporo jego autoportretów, ponieważ trudnił się świetnie sztuką fotograficzną, wobec tego mamy jego zdjęcia, ale także tutaj z prawej strony w pracowni. Tu jest świetny autoportret z jabłkiem, z okresu właśnie Strzyżowskiego, z tego okresu takiego radosnego najbardziej. Tu z kolei kolejny z makami, znowu maki. Weiss w makach stosował, jak widać, bardzo różne techniki. To jest dla jego prac charakterystyczne, że to jest i grafika, i pastele, i akwarele, i rysunek, i tusz, i oczywiście obrazy olejne. Także jest to bardzo bogate. I był człowiekiem z dużym poczuciem humoru i z dystansem na pewno. Zresztą sam, kiedy wspomina swój pierwszy taki okres jeszcze w Rumunii, późniejszy, wczesny, to był takim niezłym łobuziakiem. A tutaj właśnie Wojciech Weiss wskakujący do Wisłoki. Pierwsze miejsce to jest Leorda na Bukowinie. Tam już pani doktor Agnieszka Wysocka wspominała, jego ojciec był naczelnikiem kolei i był dobrym organizatorem, stąd przerzucano go często po różnych stacjach. Najczęściej zamieszkiwali w budynkach stacyjnych i tak było zarówno w Leordzie, jak i później w Płaszowie, czy kiedy trafił do Strzyżowa, do rodziny swojej, to tam też zamieszkiwał właśnie na stacji kolejowej. Tutaj też jest troszeczkę nowsze zdjęcie właśnie z tej Leordy. No i teraz jeśli chodzi o rodziców, ojciec Stanisław Weiss, tak jak mówiłam, naczelnik stacji, przez 25 lat był związany z koleją. Wcześniej był powstańcem styczniowym, walczył u Langiewicza i później musiał wyemigrować i stąd znalazł się w Rumunii. Z kolei, no, kiedy zaproponowano mu obywatelstwo rumuńskie, on się nie zgodził, stąd przeniesiono go w 1891 roku, oni się przenieśli do Płaszowa. Wojciech Weiss zwrócił uwagę przede wszystkim na muzykalność syna i to on bardzo chciał, żeby syn rozwijał się w tym kierunku. Stąd pewnie ten zakup pierwszego fortepianu, to jest, o nim jeszcze będę później wspominała. Tutaj jest piękne zdjęcia, są
właśnie wykonane przez Wojciecha Weissa. One są wszystko, to jest wszystko w zbiorach rodzinnych. Też fotografie z rodzice przy stole, przy obiedzie. Tu już jest zdjęcie z po prawej strony z Kalwarii. Wielkie grono rodzinne z siostrą ojca i innymi pozostałymi osobami. Prawdopodobnie żona, być może jeszcze tutaj trudno rozpoznać, prawdopodobnie jeszcze siostra żony. No i to portrety ojca, tak, ojciec w plenerze z lewej strony. To jest mniej więcej ten sam okres, stąd nie podaję Państwu dat, bo to jest cały czas okres do ostatnio, to jest 1910 roku, natomiast wszystkie prace są na ogół od 1902-3, czyli ten okres taki strzyżowski. To przepięknie portretował matkę. Jest na wielu obrazach, tutaj też Państwo na rysunkach możecie znaleźć. Też znalazłam podobnym stroju, w podobnej bluzce matkę sportretowaną na grafice, stąd tych ujęć mamy było bardzo dużo. To możecie Państwo zobaczyć, że to jest ten stół. Nogi od stołu, to jest stół, przy którym się dbiano i to jest stół, który właściwie towarzyszył od chyba samego początku Płaszowa, aż znalazł się w Kalwarii, a w tej chwili jest u nas. Przepiękny portret rodziców. To jest pierwszy olbrzymi sukces Wojciecha Weissa. Trzeba pamiętać, że on właściwie zaczął studia w 1891 roku z sztuk pięknych. To, że ma taki talent malarski, to dostrzegła jego matka. Jeszcze właśnie w Rumunii. Zresztą tam powstał pierwszy taki niewielki portrecik przez zaprzyjaźnionego księdza. Sportretowany został właśnie młodziutki Wojciech, ale tam zaczęło się już jego związek z malarstwem, ze sztuką. Rysował, malował, wspomina o swoich pierwszych narzędziach, które otrzymywał, na które musiał zapracować, żeby kupić farby, bo to było drogie i tak dalej. Stąd tą pasję dostrzegła jego matka i ona gromadziła wszystkie notatki, rysunki. Wiele z nich się zachowało do dzisiaj w zbiorach rodzinnych. Naprawdę to jest niezwykła praca wykonana przez syna Stanisława Weissa, czyli i teraz jego wnuczki Renatę i Zofię. Ten portret powstał właśnie w 1899 roku, został wystawiony na Światowej Wystawie w Paryżu. I tam został nagrodzony złotym medalem. Jest to przepiękny obraz, ja może tutaj pozwolę sobie zacytować. Rozpocząłem malować portret rodziców. Pozowali, siedząc ciasno do siebie przytuleni, jak jeden organizm, małżeństwo. O tym, że ten obraz będzie wystawiony, dowiedział się z gazety, z czasu. I pisze tak. Dowiedziałem się w czasie, że rodzice wyjechali na wystawę do Paryża. Niestety malowani. Obraz został wystawiony na wystawie paryskiej i zadecydował na długie lata o moim talencie. Zaczęliśmy mówić o muzyce. Muzyka odgrywała olbrzymią rolę w życiu Wojciecha Weissa. Trzeba pamiętać, że on skończył dwa konserwatoria w Lwowie i w Krakowie. I w klasie skrzypiec i fortepianu. Także był bardzo utalentowany muzycznie i nawet miał zostać muzykiem. Tu mamy pierwsze zdjęcie, prawdopodobnie pochodzi ze Strzyżowa, z Poddasza. Tam miał swoją taką niewielką pracownię, przebywał właściwie przez okres taki dwuletni. I grywał tam uczył się, a później wraz z kwartetem, kwintetem grywał w towarzystwie muzycznym w Krakowie, jak również u lekarza, w mieszkaniu lekarza Stanisława Przybylskiego, gdzie zbierała się śmietanka towarzyska. Prawdopodobnie było to przy ulicy Floriańskiej. Kolejnym ważnym miejscem to był Płaszów, gdzie ojciec przenosi w 1891 roku, a później na Podgórzu, gdzie mieszkają u Szlechornów. Fragment stacji, gdzie właśnie rodzina Wojciecha Weissa mieszkała, z lewej strony ojciec Stanisław, a tutaj już ujęcia, które pewnie stanowiły już jakiś przyczynek i studia do jego znakomitego ciągu prac poświęconego kolei. Kolejne miejsce, Strzyżów, bardzo ważne, gdzie powstało mnóstwo doskonałych, prawda, prac, tych najlepszych, można powiedzieć, ulubionych, no może nie najlepszych, ale ulubionych przez nas. To jest stacja na to zdjęcie ze skrzypcami w
pracowni. To jest właśnie to zdjęcie ze Strzyżowa z poddasza. Tu mógł obserwować mknące pociągi. Znalazł się tam za sprawą swojej siostry Emilii i jej męża Stanisława Florka, który też był naczelnikiem kolei akurat właśnie w Strzyżowie. Tutaj zostali sportretowani z synkiem Kaziem. Synek Kazie, bo jeszcze Tadeusz, za chwilę też gdzieś go zobaczymy. Portretował oczywiście w okresie strzyżowskim również swoją rodzinę. Tutaj pochodzi też z tego okresu 1904 rok przepiękny portret matki Stanisława Florka. Niestety zaginiony, on należał do Galerii Lwowskiej. Tutaj nie do końca jestem pewna tych losów, ponieważ był posiadaniem wcześniej rodziny Florków, ale w którym momencie on już w 1907 roku znalazł się w Galerii Lwowskiej, więc to był krótki okres po powstaniu, kiedy za sprawą jednego z kolekcjonerów tam trafił. Przepiękny, bardzo ujmujący obraz. Kazio i Tadzio to dzieci Florków. Kazio zresztą był osobą, później odegrał dużą rolę w czasie II wojny światowej, był żołnierzem, członkiem AK i osobą wielokrotnie odznaczaną. Po wojnie już nie wrócił do Polski, pozostał w Londynie. Stacja w Strzyżowie i tutaj już ogród. Czyli przechodzimy od tych kolejowych takich wątków do krajobrazowych, widokowych. Uwielbiał spacerować właśnie po Strzyżowie i później to samo zresztą będzie z Kalwarią. Najczęściej towarzyszył mu piesek, bardzo lubiły go dzieci, wobec tego dzieci mu towarzyszyły w tych wędrówkach i on tam szkicował, rysował, malował. Pojawiają się w jego pracach także tematy żydowskie. Tutaj Macewy w jednym cirkucie, w tle mamy Strzyżów. No i bardzo lubił przesiadywać nad rzeką, nad Wisłoką. I tu mamy studium do obrazu, zresztą wspominał, bardzo lubił tą mieliznę, tam siedział, szkicował, patrzył właśnie na lśniącą wodę, no i to znalazło swoje odzwierciedlenie w przepięknym obrazie mielizna. No i tu studium do chyba ulubionego naszego obrazu, mianowicie do maków. Przepiękne, niesamowite zdjęcie. Ja tego obrazu nie odbieram w taki sposób mroczny. Dla mnie jest radosny ten obraz. Ja go uwielbiam, to jest przykra radość. No to jest wielkość Weissa, każdy odbiera. Chyba tak właśnie trzeba, prawda? Ja po prostu mroczą duszę i stąd to wszystko. Tak. Na pewno, Pani Agnieszko. Nie sądzę tutaj. To po prostu jest troszeczkę inne zawsze spojrzenie. Pani Agnieszka ma większą wiedzę. Na pewno niż ja jestem absolutną amatorką, zafascynowaną Weissem, ale dla mnie właśnie taki jest Weiss. Ja go kocham za tą radość życia. Zresztą, jak Państwo znajdziecie tutaj w tych cytatach, on bardzo często właśnie podkreśla tą naturę, że ona jest dla niego wielką radością, że nie ma nic takiego prawdziwszego, nic wdzięczniejszego. Widzę krzyk Munka. No oczywiście, tak, że tak. Oczywiście. Tak, dlatego pokazywałam tego Munka. Tak. No. Może się ten krajobraz też tak wygina. No, niesamowite jest to zdjęcie, prawda? No i Kalwaria, czyli zaczyna się właśnie ten okres takiego wyciszenia własnego miejsca, najpierw rodziców, a później oczywiście wspólnie z żoną. Tutaj powtarza nam się zdjęcie właśnie rodzinne. Tu rodzice przy lampie naftowej. W tle okno, tu oczywiście uchwycony w lustrze został sam portretujący Wojciech Weiss. To lustro pomiędzy oknami będzie wisieć bardzo długo i w takim układzie ten dom w Kalwarii pozostał naprawdę niezmienny aż do niedawna. Kolejne miejsce to jest miejsce pracowni, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Irenę Silberberg. Tu miał swoją pracownię, a później z drugiej strony wynajęli, mieli mieszkanie. Czyli to jest właśnie ten róg Podzamcze i róg Straszewskiego. Tu moje akurat zdjęcie, a tu już pracę z lewej strony Wojciecha Weissa, a z prawej strony wnętrze ukazała sama Anneli Irena. No i Irena oczywiście odgrywała olbrzymią rolę tutaj w jego życiu, co pokazują jego oczywiście prace, zdjęcia. Była córką z żydowskiej rodziny w Łodzi. Jej siostry trzy były również utalentowane, studiowały sztuki piękne, muzykę.
o jednej za chwilę też wspomnę. Tutaj jest portret przepięknej, prawda? Także to nie tylko to, że ona była pięknie malowana przez męża, ona rzeczywiście była piękną kobietą. I w ogrodzie w Kalwarii, tu z kolei fantastyczny portret Wojciecha Weissa z żoną. Przepięknie. Tak, widać tą radość życia, tą miłość, to uczucie między nimi, ale to jest wyniesione z domu. Tam się rodzina kochała, jego rodzice, i tak samo było u niego, prawda? Ta miłość do dzieci, miłość do żony, do rodziców olbrzymia oczywiście też. No i Krupnicza 31, przepiękny dom, stojący oczywiście do dziś projektu Franciszka Mączyńskiego. Tutaj macie Państwo bardzo ładne zdjęcie, które z taką perspektywą trzeba umieć zrobić, bo to jest wąska uliczka. Wobec tego pozwoliłam sobie skorzystać z internetu. I tutaj do dzisiaj mieszkają obie córki z rodzinami Wojciecha Weissa. Bardzo ważni byli domownicy, tak jak mówiłam, Wojciech Weiss lubił spacerować polami z towarzyszącym pieskiem. W domu były psy i koty. Co ważne, Wojciech Weiss, to widać po tym wystroju, potem z tego oczywiście wykładu, o którym tutaj pani doktor Agnieszki Wysockiej, ale to był też, to była taka osoba niezwykle skromna i w ogóle nie przywiązująca uwagi właśnie do przedmiotów, do tym bardziej do rodowodów. I tutaj podobno nawet pies nie mógł być rodowodowy. To musiał być kundel. No i tutaj mebelki, które też znajdują się na... można znaleźć je na kilku pracach Wojciecha Weissa. To nie jest konsolka, tylko jest fragment stołu, jak się okazało. Myśmy byli przekonani, że to jest konsolka, to jest, ale ona funkcja pełniła cały czas, jak widać, konsolki. Tutaj też regalik, można go znaleźć w szkicowniku Wojciecha Weissa z lewej strony. Szafa, którą tutaj Państwo macie, widoczny jest ten element w górnej części pracy Anneli w drzwiach, tam fragment tego zwieńczenia szafy. No i tutaj szafa, która, myśmy tu tak pokazali to jako szafę umywalkową, bo ona rzeczywiście taka była, ale ta chyba takich funkcji w ogóle nie pełniła, przynajmniej przez długi czas, dlatego że tam stało po pierwsze z kolejnej sióstr Felicji Fromerowej, Felicji Silberberg Fromerowej. Autorstwo oczywiście Wojciecha Weissa. No i rzecz, której na razie jeszcze Państwo nie zobaczycie, ale mamy przepiękne weneckie lustro. Ono musi być poddane konserwacji, więc liczymy tutaj na współpracę z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, że to lustro, no, wróci się jego świetność. No i ostatni akcent. Grób rodzinny. Grobowiec też zaprojektowany przez Franciszka Mączyńskiego. Też jestem Mączyńska w drugim nazwisku, ale to nie ma żadnych powiązań. I tutaj spoczywają ze mną rodzice, bo to zaprojektowane właśnie było z myślą o rodzicach, powstał ten grobowiec, ale później pochowany został Wojciech Weiss, Anneli oraz jego dzieci Stanisław i córka Anna. On był profesorem Politechniki, ona alergologiem. Tu wiecznie jedno na pracy w Kalwarii, a drugie w przy fortepianie Brydnera w salonie. Dziękuję bardzo. Serdeczne podziękowania właśnie dla pani Renaty Weiss, z którą doskonale się współpracuje. Jest niezwykłą kobietą, bezpośrednią i taką niezwykle otwartą. To jest, z takimi ludźmi się cudownie współpracuje i może naprawdę góry przenosić, stworzyć niesłychane rzeczy. Na pewno będziemy wypożyczać jeszcze inne prace. Już mamy plany na rok przyszły, także serdecznie zapraszamy do śledzenia tego, co się dzieje. Na pewno będą tematy muzyczne u Wojciecha Weissa. No i jeszcze mamy mnóstwo innych pomysłów, bo był niezwykle przestronny człowiek. No i tu udało się właśnie uzyskać dofinansowanie z miasta Bydgoszcz w ramach realizacji projektu przedsięwzięć artystycznych tworząc otwartą kulturalną Bydgoszcz. Mam nadzieję, że nie za długo. Państwa pomęczyłam. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za przybycie. Mam nadzieję, że to pani doktor Agnieszka Wysocka bardzo profesjonalnie, ja przepraszam, bardzo amatorsko, ale z bardzo dużym zaangażowaniem. O, dziękuję. Tak bardzo. Symbolicznie, pięknie dziękuję. Pani dyrektor, dziękuję tak też symbolicznie dla pań. Dziękuję serdecznie. Ja chciałam powiedzieć, że
tytan pracy, to za mało powiedziane. Głowa pełna pomysłów, wspaniały zespół i współpraca z takimi osobami, z takimi ludźmi, to jest jedna wielka przyjemność. Ja mam okazję współpracować jeszcze w ramach Rady Uczelni z panią dyrektor. No i tak już chyba też i prywatnie. Teraz już na pewno. Powiem, że to jest, ja przynajmniej to odbieram jako taką bardzo piękną i sympatyczną przyjaźń i wzorzec, który warty jest naśladowania. I chciałam w imieniu naszym, nas wszystkich bardzo pięknie podziękować za to, co dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć. To jakby preludium jest, bo ja jeszcze czuję niedosyt. Mam wrażenie, że pani możecie usiąść i kolejne spotkanie nam zorganizować. Nawet jak już bez dofinansowania z różnych źródeł, my sobie po prostu prywatnie też możemy przyjść, bo miejsce piękne, opowieść o człowieku wspaniałym. Ja tylko już tak po babsku, czy umiecie sobie pani wyobrazić, żeby nam taka jedna szafa tylko wystarczyła? Odpowiadam. Tak, na pewno nie. Także widać, że to musieli być bardzo skromni, ale wewnętrznie bardzo bogaci ludzie i tak naprawdę za to jest ogromna wdzięczność nas, którzy możemy odbierać taką wspaniałą sztukę i czerpać duchowo od takich ludzi. Dziękuję. Bardzo serdecznie mogę tak składamy jak najbardziej. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Zawsze do dyspozycji. I dziękuję Państwu. Zapraszamy na kolejne spotkania z Weissem i nie tylko. Jeżeli Państwo będą mieli ochotę zwiedzić wystawę, tutaj na ogół jest pomieszczenie zamknięte, ale zapraszamy, jeżeli Państwo uprzedzicie, zapraszamy w każdej chwili. Dziękuję. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kto jeszcze książki nie wziął, zapraszam. Idziemy jeszcze oglądać. Jeszcze można oglądać.